Program Dotyk Boga. Witam Michał Świderski i... Michał. Bernatka. Michał. To już drugi odcinek z naszymi skowronkami z pogrzebienia. Mieliśmy już wcześniej o Filii w Kleszczowie, zdaje się. Mówiliśmy o innych filiach. Mówimy teraz o pogrzebieniu naszych... Prawie najnowsza filia chyba, nie? Prawie najnowsze, już nie pamiętam, które jest najnowsze. Roczna. No, ale roczna. Już się kwalifikuje do starszych podobno. Tak, już. Tak, już i chcemy dzisiaj mówić o tym, jak właśnie ta przemiana myślenia waszego zaowocowała też ewangelizacją, taką falą, nie chcę powiedzieć nawet nawróceń, bo te osoby, które przychodzą, są często pobożne, piękne osoby, natomiast odkrywają na nowo Boga, gorliwość w życiu z Bogiem, prawda? Przemianę życia. Czyli no właściwie nawrócenie. To chcemy pokazać, jak Boże działanie przemienia pojedyncze osoby, rodziny i społeczność, w której żyjecie, prawda? To chciałbym o tym dzisiaj pokazać. Troszeczkę świadectw. Natomiast króciutko kilka ogłoszeń. Będziemy mieli taki intensywny weekend, 8-10 kwietnia. Będzie kurs animacji modlitwy charyzmatycznej w Bytomiu, gdzie na przykład na takim kursie właśnie Michał był uzdrowiony o tak, z ręce mówiłeś o tym i wasz synek też uzdrowiony. No, przepiękny kurs, kiedy uczymy się modlitwy, uwielbienia, przyjmowania od Ducha Świętego tego, co chce nam dać. I w tym samym czasie, 8-10 kwietnia, będziemy mieli nowe życie w Smolnicy, w Lublińcu i w Kleszczowie. Więcej na snegliwice.org, tam można się zapisywać. I jeszcze 22-23 kwietnia, weekend uzdrowienia, już w Kościele Chrystusa Króla, nie w Bartłomieju, tak jak ostatni był. Chrystus Król był remontowany, już mamy sygnały, że remont się kończy. I 22-23 kwietnia w Chrystusie Królu Gliwice będziemy mieli dwa dni. Pierwszy dzień wieczór uzdrowienia, drugi dzień Dzień Jedności dla naszej wspólnoty, dla filii, czyli wszyscy, rozumiem, przyjeżdżają. Przyjeżdżamy. To jest czas dla nas. Oczywiście gości też zapraszamy. To będzie taki czas świętowania tego, co Bóg uczynił, świętowania wspólnego bycia ze sobą, Bożego działania. Myślę, że to będzie piękne doświadczenie. Jeszcze może jakieś świadectwa z internetu. Napisała do nas Anna. Słowo przeproszenia dla kobiet. To był odcinek, kiedy mówiliśmy o uzdrowieniu z bólimi. Słowo przeproszenia dla kobiet było skierowane na pewno do wielu. Nie przypuszczałam, że to mnie tak dotknie. Potok łez przy pierwszym odcinku i w drugim. Duch Święty prowadzi nas na drogi Bożej, wie, co komu potrzebne jest do nawrócenia, jaką sferę duszy ma poruszyć i jak przemawiać w słowach, w znakach. Chwała Panu. Też wiele, wiele świadectw było właśnie, że Duch Święty to wykorzystał. Pierwszy raz miałem w ogóle takie przekonanie, żeby coś takiego zrobić. I napisała do nas jeszcze Katarzyna. Od kilku dni miałam nasilający się ból w dolnej części kręgosłupa. Był coraz dotkliwszy. Miałam problem ze wstawaniem z łóżka, krzesła, poruszaniem się, spaniem. Czułam, jak promieniuje do biodra, dając ból jakby wbijanej iglicy. Chyba 24 stycznia oglądałam 54 odcinek Dotyku Boga. Miałeś słowa poznania, że widzisz osobę, która ma problem z górnym odcinkiem kręgosłupa. Wtedy ja chwyciłam się za kręgosłup i żartując powiedziałam, że pewnie chciałeś mówić o dolnym, a nie górnym odcinku. Wstałam żwawo z krzesła, aby pokazać domownikom, o jakim to odcinku miałeś powiedzieć. Wtedy wszyscy się zdziwiliśmy. Ból zniknął. Chwała Panu. A już myślałam, że uzdrawieni są tylko inni Kaśka. To jest piękne. To pokazuje, prawda? Pan Jezus ma poczucie humoru. Wiecie, w Ewangelii jest taki fragment, kiedy Pan Jezus pokazuje, jakie ma poczucie humoru. Kładzie choremu ręce na oczy i pyta, czy coś widzi. W Ewangelii Marka. Kochani, powiedzcie może właśnie, jak to przez ten rok, jakie widzicie zmiany u osób, za które się modlicie, czy które są we wspólnocie, nie wiem, jeżeli nie macie jakby zgody, to nie mówcie, jakie to są imiona, prawda, żeby ta prywatność też była jakoś zachowana. Natomiast chodzi mi o to, żeby pokazać, jak Bóg działa w życiu pojedynczych osób,
rodzin, tak? Bo też mówicie o tym, że całe rodziny się przemieniają i całej społeczności jakby w waszej miejscowości. No tak, wcześniej mówiliśmy też w poprzednim odcinku, były praktycznie liczby. Trójka nas była, potem 13 osób, 20 osób, ale pod każdą właśnie z tych liczb kryje się konkretna osoba i konkretne życie. I jest to dla nas też niesamowite, że na samym początku już te osoby jakby były przygotowywane do tej wspólnoty. Myśmy po prostu byli zaskoczeni, że tak dużo osób jest na przykład po nowym życiu. Sporo osób właśnie już było na nowym życiu, dzięki czemu mogliśmy pójść dalej, wejść głębiej we wspólnotę, nie? W formację też. No i oczywiście każda z tych osób przyprowadzała kolejne osoby do wspólnoty. Czyli takie macie doświadczenie, że my myślimy czasem tak, że zanim nas tu nie było, to tutaj była ziemia spalona. Tymczasem okazuje się, że Duch Święty przygotowuje różne sytuacje, zanim my się czasem nawet urodzimy. Prawda? Tak. To było niesamowite. No i powiedzcie, były jakieś osoby, które wcześniej się modliły, tak jak na przykład w Kleszczowie osoby, które się modliły wcześniej o wspólnotę? Były osoby, tak. To mówiły nam o tym. Już nawet były z zapytaniem do księdza, żeby coś stworzyć, że coś by chcieli zrobić, jakby, nie wiem, czy był jakiś konkretny plan, czy nie, ale gdybyśmy podjęli decyzję, poszliśmy do księdza proboszcza, to ksiądz proboszcz właśnie rozmawiał z Sylwią i Józkiem. To są nasi animatorzy we wspólnocie i oni też zapragnęli tej wspólnoty. Spotkaliśmy się i jakby od początku na pierwsze spotkanie była już nas piątka, czyli proboszcz, my, Sylwia z Józkiem. Także to była ta podstawa, od której żeśmy zaczęli, nie? No pięknie. No i powiedzcie właśnie, bo wy się modlicie oczywiście w domu i Bóg uzdrawia, to jest piękne, ale czy to poszło dalej właśnie? Jak to się dzieje? Modlicie się za innych? Jak to poszło? Jaki to ma wpływ na ewangelizację? Modlimy się też i za innych i też taki niesamowity przykład jest przypadek dziecka, za które się modliliśmy też. Może Michał, ty powiesz, bo... Czy to jest taka w ogóle sytuacja, że przemienia się nasze myślenie, jakby przechodzi na innych, nie? Kolejni przemieniają swoje myślenie i widzą to, że Bóg chce uzdrawiać. Dlatego, gdy przychodzi choroba, po prostu dzwonią, pytają się, czy byśmy nie przyjechali, czy byśmy nie pomodlili się, żeby wygonić tą chorobę. To jeśli nie mamy takiej możliwości, mówimy im, kładźcie ręce, módlcie się, wyganiajcie, sprzeciwiajcie się chorobie. Jeśli mamy możliwość, to odwiedzamy ich, bo to też wspólnie się wtedy modlimy. I taki pierwszy przypadek mieliśmy właśnie, tata przychodził na wspólnotę i pewnego dnia zadzwonił do nas, mają dwójkę dzieci. Mama w tym czasie nie mogła przychodzić ze względu, że karmi. Zadzwonił po nas, żebyśmy nie przyjechali, bo synek choruje już dłuższy czas, ma gorączki, biegunki, to się przeplata, żeby się pomodlić za niego. I byliśmy, pomodliliśmy się, sprzeciwiliśmy się chorobie. Tego samego dnia ustąpiła gorączka, następnego dnia ustąpiła biegunka. Jak długo był chory ten chłopczyk, tak? Chłopczyk, tak. Mówili, no, około 6 tygodni wtedy trwało to. Tym, że ta choroba dość często się powtarzała i też szpital miał zaliczony. I to był po prostu czas, gdzie spłynęło błogosławieństwo na całą rodzinę. Dzisiaj są wszyscy przychodzą na spotkanie. Czyli cała rodzina. Tak, cała rodzina, cała czwórka. Z malutką. Ale to jest też taka lekcja, prawda? Że no, dla chcącego nic trudnego. My mamy też takie doświadczenie, że Jak u nas dziewczyny rodzą, a mamy coraz więcej dzieci, już powoli mamy całe salki dzieci w różnym wieku. Tutaj są tak drobnica tak zwana, później są skauci króla, później jest młodzież. To widzimy, że jak dziewczyny rodzą, to 2-3 tygodnie po porodzie one już są we wspólnocie. Myśmy tak samo. Tylko oczywiście tam prosimy nie huchać na dzieci i tak dalej. No ale co za problem? Przyjeżdża się z dzieckiem, czy dziecko jeszcze nie umie chodzić, z wózka samo nie wyjdzie. Prawda? I już byliśmy na ten. I po prostu tak jest, że jesteśmy cały czas. Prawda? Czy się karmi, czy nie karmi. Się jest. Dla nas to też było mocne doświadczenie na kampu, bo to był praktycznie pierwszy kurs, który pojechaliśmy do ekipy rodziną.
Zawsze nam jakoś był czas, że trudno nam było wyjechać na kurs ze względu, że albo jedno z nas tylko będziemy rozłączeni, to było dla nas piękne doświadczenie. Mhm. I skorzystaliśmy z tego wszyscy, będąc uzdrawiani, przemieniani. Tak, Bóg każdego chyba z was uzdrowił. Nie wiem, ale chyba tak. Ale jeszcze, to jest duży trud, to trzeba jasno powiedzieć. To jest trud, żeby całą rodziną pojechać. I chyba z tego, co wiem, jesteśmy chyba jedyną szkołą ewangelizacji w Polsce, która przyjmuje do ekipy całe rodziny i że całe rodziny przyjeżdżają jako uczestnicy. Ale dlaczego tak jest? Ja to może krótko powiem. Bóg nam pokazał, że mamy budować dom. Że wspólnota to ma być dom dla Jego dzieci. No i to jest naturalne. No, ja już wtedy miałem jedno albo dwójkę dzieci. No i było proste pytanie. Czy biorę żonę z sobą, czy biorę jedno dziecko, czy albo dwójkę? No i mamy budować dom i co, naraz moja żona nie może pojechać ze mną? Naraz moje dzieci nie mogą pojechać? No więc dalej, no. Więc jeżeli ja biorę rodzinę, no to dlaczego inni z ekipy mają nie brać rodziny? Tak? Jeżeli ekipa jest dziećmi, dlaczego uczestnicy mają nie mieć dzieci? Prawda? No przecież mówimy o tym, że w poprzednim roku było hasło, tak? Że Kościół naszym domem. No to co to za dom, w którym nie może być kobiet i dzieci? Nie? No więc myśmy stwierdzili, że tak to musi iść. I to jest trud, ale to jest też błogosławieństwo wielkie. Moi chłopcy na przykład cały czas się pytają, tato, kiedy jedziemy do tego zamku, znaczy do Tarnowskich Gór prowadzić kurs? Oni chcą już jechać na kurs. To nasi chłopcy do oratorium chcą jechać. Kiedy pojedziemy do oratorium? Tak, oni na spotkanie chcą jechać. No, na spotkanie chcą jechać. Prawda? I wtedy, i naraz wszyscy mają problemy z wychowaniem dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dzieci się czują w kościele dobrze, na spotkaniu dobrze, to jest dla nich środowisko modlitwy, miłości, wzrostu, to one chcą tam być. Tak jest. Prawda? Też dla mnie jest niesamowitym to, że jeszcze zanim poznałam w ogóle Michała, to moim pragnieniem było, żeby mieć otwarty dom, żeby przyjmować ludzi. I byłam we wspólnocie i o to mi chodziło, żeby po prostu przyjmować ludzi. I przyjmowałam ludzi na grupkach dzielenia. A teraz po prostu jest taki czas, kiedy mamy co 2 tygodnie jakby grupki dzielenia i przewijają się ludzie przez nasz dom. I w tym tygodniu było tak troszkę spokojniej. I Marcinek co chwilę, on od poniedziałku tylko: mamo, a przyjdzie ktoś do nas dzisiaj? A kto dzisiaj do nas przyjdzie? A non stop pytanie. A będziesz miała dzisiaj gości? Także też niesamowite jest to, że oni czekają. Dzieci są relacyjne, dzieci chcą relacji, tak. Nie? To jest piękne doświadczenie. No ale właśnie, powiedzcie, czyli modliście się za tego chłopca, cała rodzina weszła. Czy to się powtarza dalej? Czy to był jeden przypadek? Czy to jest po prostu norma, że tak się dzieje, że nawet rodzina jest wrogo nastawiona, tak? Ale Bóg uzdrawia kogoś i naraz cała rodzina przychodzi. Powiedzcie jeszcze jakieś świadectwa. Mamy też, w mojej grupce dzielenia jest dziewczyna, która po prostu zaczęła przyjeżdżać na spotkania i też tu, w tym wypadku akurat mąż był nastawiony negatywnie, bardzo negatywnie co do tego. Ona się zastanawiała, jak namówić na grupkę, na nowe życie, bo ona też była na nowym życiu i tak dalej. Aż w końcu powiedziała: Panie Jezu, no to zrób coś, żeby go po prostu przyprowadzić do wspólnoty. I powiedziała: ja nie będę już nic naciskać. Chociaż fajne to było, że on po prostu powiedział: możesz jechać na te spotkanie. Raz w tygodniu spokojnie możesz jechać. No i ona czerpała z tego. No i znalazła taki sposób, żeby po prostu świadczyć, po prostu. Dała karteczkę do skrzyneczki modlitw, bo mamy na spotkania skrzyneczkę modlitw, gdzie są osoby, które się modlą w tych intencjach. No i okazuje się, że jedna karteczka, druga, trzecia, czwarta, wszystko się wypełniło. No i czyli wszystko, co wszystko, ona... Tak, tak. Bóg wypełnił po prostu wszystkie te intencje, które dała. No i teraz jeszcze został ten mąż. No i po prostu było też tak, że po prostu on chorował, bo go bolał bark. Ona się za niego pomodliła i go przestało boleć. Też był bardzo zdziwiony. Z nią też się coś tam działo i poprosiła go o modlitwę. No i wprawdzie wahał się, ale pomodlił się za nią. I została uzdrowiona. I dla niego to był szok po prostu. Więc no w ten sposób też i ona się zaczęła modlić z dziećmi. Kiedy czytała Słowo Boże z dziećmi, on przychodził, on też słuchał, jakby już zaczynał podejmować te kroki w tą stronę. No i był czas, kiedy szukał też pracy i ona właśnie mówi: weź, napisz na karteczce,
co chcesz, no pracę. No ale szczegółowo napisz. I zaczął wypisywać szczegółowo, co by chciał w tej pracy. No i faktycznie Bóg wypełnił, że dostał nową pracę i teraz jest zadowolony z tego i mówi, ja nie wiem, jak to się stało, no nie mam pojęcia. A ona wyciągnęła tą karteczkę i mówi, zobacz, ten punkt chciałeś, masz, ten punkt chciałeś, też masz. I każdy z tych punktów po prostu został wymieniony. No to teraz co? To trzeba podziękować teraz, nie? Mamy Eucharystię pod koniec miesiąca, gdzie wszystkie te intencje z tej skrzyneczki modlitw są wrzucane z powrotem i są na ołtarz zaniesione. No i tak powiedziała, że no wypadałoby, żebyś pojechał jednak na to spotkanie, na tą mszę świętą. Tak jest, podziękować. Podziękować. No i okazało się, że pojechał. Nie spodziewał się, że będzie modlitwa uwielbienia po. Widziała go kątem oka, że chce wyjść, ale dzięki Bogu po prostu nie wyszedł z tego kościoła i został do samego końca. No i powiedziała mu pod koniec, że może byś pojechał z nami też, w ogóle już jak się wszystko skończyło, może byś pojechał w poniedziałek na spotkanie też ze mną. Tam będzie taka sama modlitwa, jak była na koniec mszy świętej. Nie powiedział nie. No i właśnie w ten poniedziałek był na spotkaniu modlitewnym. Amen. Był bardzo zadowolony i całą rodziną przyjechali. No właśnie, cała rodzina. To jest ideał, do którego zmierzamy. To jest ideał, żeby całe rodziny, żeby bycie przy Bogu jednoczyło, całe rodziny scalało. Prawda? Tak. No i powiedzcie, bo zaczynaliście od takiej małej liczby, teraz, no właśnie, teraz was jest, mówiłaś, w grupach dzielenia 50 osób? Tak, tak. W 50 osób. Ja tak pamiętam, że kiedy myśmy jeszcze przez lata prowadzili wspólnotę i tak dalej, to myśmy urośli do 100 osób, może po, nie wiem, 10, 15 latach bycia we wspólnocie, a wy w ciągu roku jakby dorastacie do podobnych rozmiarów. Ale dlaczego? Dlatego, że dla wszystkich jest jasne, że Bóg jest pośród was. Prawda? To jest, wydaje mi się, fenomenalna historia. No powiedzcie jeszcze na przykład formację, bo w naszych wspólnotach wszyscy powinni robić formację. No i wiadomo, w każdym jest to problem, bo to jest wysiłek i czas. To powiedzcie, jak to wyglądało. No to trzeba codziennie robić i to zwykle ta systematyczność się gubi. Jak żeśmy zaczynali formację, to pierwszy tydzień poszedł jak spłatka, ale od kolejnego zaczęły się trudności, bo wiadomo, praca, obowiązki i ta formacja gdzieś schodziła na drugi plan. Ale spotykając się na grupach dzielenia, zawsze jakieś pytania były. Zawsze poszukiwało się odpowiedzi. Mamy we wspólnocie Łukasza w grupie dzielenia mojej jest, który jest naprawdę świetnym motywatorem. Już mówiłem, że ma charyzmat motywacji, bo jeśli on powie słowo, to naprawdę się to zaczyna dziać. Zaczął po prostu pomału wysyłać SMS-y do poszczególnych osób z zapytaniem, czy zrobiły dzisiaj formację. Na grupie dzielenia, gdy żeśmy się spotykali i było pytanie, to Łukasz wiedział po prostu, że odpowiedź na to pytanie jest w dzienniczku formacyjnym. Której stronie nawet. I tak. Nawet wiedział, na której stronie. Szukać, w którym dzienniczku, na której stronie jest odpowiedź dla ciebie. I jakby ta jego inicjatywa, jego żony, ta inicjatywa doprowadziła do tego, że zaczęli wszyscy robić formacje. Zamawiają nowe dzienniczki, dzielą się tym, że znajdują odpowiedzi na swoje pytania życiowe. Na przykład chcieli czytać Pismo Święte, nie wiedzieli jak zacząć. W formacji jest. Jest schemat modlitwy, są odpowiedzi na pytania o przebaczeniu, o modlitwie, także odnajdują tam siebie, także jest. Mm. To jest tak, jak dzisiaj miałem taką rozmowę telefoniczną, zadzwonił właśnie brat tam z Polski, nieważne z jakiego miejsca, ale z Polski i mówił mi, ma problem taki, 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 taki. Ja mówię, problem z małżeństwem, mamy rok formacji małżeńskiej. Problem z finansami. Mamy 10 tygodni kursu Crowna, plus tam głosiłem około 10 nauczań na temat błogosławieństwa Abrahama. Problem z tym. I nareszcie się okazuje, że Bóg na wszystkie tematy ma coś do powiedzenia. Prawda? Tylko trzeba mieć czas, żeby to wszystko poznać, przeżyć, wdrożyć w życie i naraz całe życie rośnie. Tak? To nie jest tak, że
Wiele osób myśli, że się brat Michał pomodli raz i wszystko ten. Oczywiście ja wierzę, z całym sercem wierzę, że Bóg czyni cuda, ale wierzę też w systematyczne wdrażanie Słowa Bożego w swoje życie i to, że to wydaje owoce piękne. Tak? Bóg wykorzystuje oba te narzędzia. Systematyczną pracę i wdrażanie Jego prawdy i nadprzyrodzone, cudowne działanie w jednym momencie. No ale powiedz jeszcze, to mnie jeszcze ciekawi, jak to wygląda w takiej szerszej perspektywie, bo nawracają się pojedyncze osoby, rodziny, a jak to wygląda szerzej? Czy widzicie już wpływ na miejscowość, że coś się dzieje w miejscowości? Czy coś się dzieje? No z różnymi opiniami się spotykamy. Podejmowaliśmy inicjatywy też dla parafian, mamy swoją Eucharystię. I to, co widzimy, ta Eucharystia jest modlitwą uwielbienia i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Mhm. I widzimy, że z mszy na mszę przybywa ludzi. I widzimy, patrząc na to, co się dzieje na Eucharystii, widzimy ich pragnienie bliskości Boga. Prawda? Bliskości Boga i wierzę, że oni też odnajdują rozwiązanie swoich problemów, bo przecież Bóg wie, jak zadziałać na każdą sytuację w naszym życiu. I to jest niesamowite. Gdy podejmowaliśmy inicjatywę Wieczór Uwielbienia ze Świętymi, to było w przeddzień Wszystkich Świętych, też było, miejsca w ławkach były zapełnione, chociaż trwało to 4 godziny wszystko, ale ludzie zostali do końca i usłyszeliśmy wiele dobrych słów, że doświadczyli wielu dobrych sytuacji, dobrych przemian w swoim życiu. To jest też takie słowo dla naszych widzów i słuchaczy, że ja jestem o tym przekonany, że Duch Święty działa i przygotowuje serca wielu z was do tego, żeby poznać Boga bliżej i bardziej się zaangażować. I w ostatnim odcinku prowadziłem modlitwę o danie życia Jezusowi, a dzisiaj chcę powiedzieć więcej o wejściu do wspólnoty. Dla wielu osób wejście do wspólnoty wydaje się jakimś dziwnym, ekstrawaganckim pomysłem, nie wiadomo po co, komu, na co potrzebnym. Ja powiem tak, patrząc na uzdrowienia fizyczne, od tej wąskiej perspektywy, z tego wąskiego wycinka, najwięcej osób, które są uzdrowione i utrzymują na zawsze uzdrowienie, to są osoby ze wspólnoty. Osoby, które przyjeżdżają, na przykład modlę się też o różne trudne rzeczy i osoby mają, na przykład całkowicie znikają jakieś dolegliwości, za tydzień znowu wracają. Dlaczego? Nie ma ugruntowanej wiary. No bo skąd? No bo skąd ma być ta wiara? Czyli w pierwszej kolejności są osoby, które są mocno osadzone w naszych wspólnotach. W drugiej kolejności są osoby, które systematycznie oglądają dotyk Boga, karmią się, budują. A najgorzej jakby to wygląda dla osób, które przyjeżdżają tylko na chwilę i wyjeżdżają. To naprawdę jest kłopot później z utrzymaniem, nie z otrzymaniem, z utrzymaniem uzdrowienia. Prawda? I podobnie jest z życiem. Ludzie w naszych wspólnotach rosną w każdej dziedzinie. Bóg porządkuje to życie. To życie rośnie i jest coraz piękniejsze, coraz mocniejsze. Natomiast ludzie z zewnątrz, którzy tylko przychodzą na chwilkę, biorą coś i niewiele z tego zostaje. I dlatego naprawdę bycie we wspólnocie nie jest ekstrawagancją. Ja powiem inaczej. Godzina poświęcona Bogu w tygodniu, żeby coś zmieniła w twoim życiu, to musi być naprawdę cud nad cudy. Żeby jedna godzina poświęcona Bogu w tygodniu przemieniła twoje życie. To jest na granicy niemożliwości. Natomiast, prawda, widzimy, jeżeli jest spotkanie dodatkowo modlitewne, formacja, spotkania, gdzie nie tylko się zachęcamy, ale też po trosze weryfikujemy, zachęcamy się na zasadzie, a zobacz, ja już w swoim życiu naprawiłem tę dziedzinę. Czy ty już to zrobiłeś? Ja jeszcze nie. No to zrób to, może to już jest czas. Zachęcamy się wzajemnie, korygujemy się wzajemnie. I co robimy? Przez to wzrastamy. I naprawdę zachęcam was, nie traktujcie wspólnoty jako zła koniecznego albo jakiegoś wysiłku. Ja powiem tak. Gdyby wyłączyć telewizor w ciągu tygodnia, ile godzin zaoszczędzisz? 5, 10, 20, 40?
Czy z tych godzin nie da się wykroić dla Boga 3-4? Ja uważam, że się da. I zobaczysz, że stukrotnie ci się to zwróci. Stukrotnie ten zasiew ci się zwróci. Zachęcam cię, zrób to. Pomodlimy się jeszcze chwilkę za chorych. Już w czasie, jakbyście mówili świadectwo, to Bóg mi pokazał, że jest osoba, która ma... nie wiem, jak to nazwać, może ja to medycznie źle nazwę, ale tak jakby przepuklinę w przełyku, że ten jest nieszczelny przełyk po prostu, tak jakby wypadało jedzenie do środka i Bóg to ci uzdrawia. Bóg to ci uzdrawia. W imię Jezusa Chrystusa ja uwalniam moc Ducha Świętego do tej osoby. Przyjmij teraz uzdrowienie. Może ci to dać niemożliwe, ale Duch Święty zaklei to. Nie wiem, jak on to zrobi. On to robi. On to robi. On to robi. On to robi. Jezu Chryste. Jezu Chryste. Jezu Chryste. Ja obywam Twoją świętą krwią. Wszystkie rany na duszy, na duchu i w ciele moich braci i sióstr. Ja ogłaszam, że w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Tak mówi Twoje słowo. W Twoich ranach jest moje zdrowie. Jest zdrowie brata i siostry. Ty już zapłaciłeś. Ty już zapłaciłeś. Ty już zapłaciłeś. Widzę osobę, która ma problemy z równowagą. Bóg zabiera to w tym momencie. Bóg zabiera to w tym momencie. Też jest osoba, która ma takie jakby ciągły jakiś dźwięk jakby w uchu. To jest jakieś uszkodzenie ucha, że ciągle tam coś, jakieś dźwięki się pojawiają. Bóg to uzdrawia w tym momencie. Jest też osoba, która ma taki paniczny lęk przed prowadzeniem samochodu. Bóg to będzie stopniowo zabierał, aż będziesz mogła, to jest kobieta, będziesz mogła prowadzić samochód. A to było spowodowane naśmiewaniem się ojca na temat kobiet. Twój ojciec naśmiewał się z kobiet, które jeżdżą i dlatego ty się boisz jeździć samochodem. W imię Jezusa przełamuję te słowa. Przełamuję te słowa negatywne nad życiem tej osoby. Duchu Święty, pokazuj mi, co chcesz jeszcze uzdrawiać, co Wam Bóg pokazuje. Widzę problemy skórne i tu widzę problemy ze skórą na brzuchu u osoby jednej i widzę też pękające dłonie do krwi. Bóg chce uzdrawiać, usuwać ten problem. Amen. Kanapka, coś Ci pokazuje? Robo skóry, potwierdzam. Tak? Chociaż mam takie przekonanie, że jest kobieta, która ma problemy z włosami, wypadają jej bardzo włosy i ma kompleksy z tego powodu i Bóg chce usuwać ten problem. Amen, amen. Szum w prawym uchu. Szumienie prawego ucha. Tak, tak, to też, tak. Też to widziałem, tak, w prawym uchu. I też mam takie wrażenie, że jest osoba, która ma nowotwór, nie wiem, czy to jest tarczycy, tu w każdym razie, tu w okolicach szyi. Połóż teraz rękę, na tym miejscu. Połóż. Jezu Chryste, w Twoim ja przełamuję tą chorobę, przełamuję ducha choroby, który za tym stoi. W imię Jezusa Chrystusa, chorobo, odejdź, raku, odejdź z ciała tej osoby. W imię Jezusa Chrystusa uwalniam moc Ducha Świętego. Uwalniam moc Ducha Świętego. Czujesz teraz takie ciepło, które się rozlewa. Powiedz Panu Jezusowi, tak przyjmuję, tak właśnie uzdrowienie następuje. Jest osoba, która ma krótszą prawą nogę. Masz krótszą prawą nogę i Bóg ci wydłuża nogę teraz prawą. Bóg ci wydłuża, patrzysz teraz na tę nogę i się śmiejesz do tej nogi. Śmiej, ale przyjmij to uzdrowienie. W imię Jezusa Chrystusa nogo nakazuje ci urośnij do odpowiedniej długości. W imię Jezusa Chrystusa rośnij do odpowiedniej długości. Jest też osoba, która jest na wózku z powodu dolnej części kręgosłupa. Tu jest jakieś uszkodzenie w tych kręgach. Jest uszkodzenie w tych kręgach i cierpisz najbardziej nie z tego powodu, że masz tę dolegliwość, tylko dlatego, że nie ma kto ciebie obsługiwać, nie ma kto wozić tego wózka i czujesz się, to jest kobieta starsza, że czujesz się odrzucona i całkowicie niepotrzebna. Jezu Chryste, oddaję Ci te kręgi naruszone
i w Twoje imię Jezu Chryste, ja przemawiam do tych kręgów w imię Jezusa Chrystusa, odrastajcie w imię Jezusa Chrystusa, nakazuję odrastać, nakazuję pełne uzdrowienie. Nakazuje tym kręgom, nakazuje rdzeniowi kręgowemu, to wszystko ma funkcjonować poprawnie. Amen. Amen. Już widzę, że Bóg pokazuje mi kobietę, która poślizgnęła się w wannie i uszkodziła sobie lewe biodro i Bóg uzdrawia to biodro w tej chwili. Amen. Amen, Panie Jezu. Amen. Amen. I Panie Jezu, oddajemy Ci wszystkie też inne sytuacje, które nie nazwaliśmy po imieniu, ale Twoje słowo mówi, że moc wychodziła od Ciebie i uzdrawiała wszystkich. Wszystkich, Panie. Ja ogłaszam, że każdy, kto przez wiarę dzisiaj uchwyci się Twojego słowa, każdy, kto przez wiarę dotknie się Ciebie, może zostać i będzie uzdrowiony, bo tak mówi Twoje słowo. Bo tak mówi Twoje słowo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 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 Dziękujemy za ten odcinek. Zachęcam jeszcze raz. Wejdźcie do wspólnoty. Jeżeli Bóg kładzie Ci na serce, żeby założyć wspólnotę, zróbcie to. Tak jak właśnie Michał i Bernatka, po prostu zróbcie to. Pójdźcie do proboszcza, powiedzcie, że macie taką potrzebę, macie taką chęć i zacznijcie to robić. Możecie się z nami skontaktować. Jeżeli jesteście blisko, możecie zostać naszą filią. Jeżeli jesteście dalej, możecie być naszą wspólnotą sfederowaną. Zrób to. Dla siebie i dla innych i zobaczysz, jak strumień Bożej łaski przepłynie przez Twoje życie w nowy sposób. My też mamy takie proste doświadczenie wspólnoty, takie życiowe, codzienne. Benia zawsze mówiła, że chciała mieć otwarty dom, żeby goście przebywali w naszym domu. Także to się realizuje. Ludzie ze wspólnoty przyjeżdżają do nas, przebywamy z nimi. Jak każdy pragnęliśmy mieć przyjaciół odnaleźliśmy we wspólnocie. We wspólnocie mamy ludzi, na których możemy liczyć. Wybudowaliśmy dom, przyjeżdżali, pomagali nam. Także to są takie proste rzeczy, a bardzo ważne i realizują się we wspólnocie. Amen. I niektórzy myślą, to jest coś nowego w Kościele. Bracie, siostro, otwórz proszę Cię Ewangelię, otwórz Dzieje Apostolskie i zobacz, że to jest u samego początku Kościoła. To nie jest coś dziwnego, nowego. To jest coś u początku Kościoła. O to chodzi w Kościele. W skrócie wielkim. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy za tydzień. Zostańcie z Bogiem.